Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, no ostatnio dotarliśmy do ciekawego miejsca, odbyliśmy bardzo ciekawą uroczystość. Wzięliśmy udział w ciekawej jakiejś tam aktywności. Tutaj widzę, że są osoby, z którymi możemy porozmawiać. Jasna sprawa! Nie teraz! Szkoda, że już po wszystkim! Nie teraz! Okej, czyli widzę, że jednak z panami nie porozmawiam sobie. Znalazłam jakiś zamiennik kawy. Niech będzie. Ja się teraz tylko... Dzięki, że wróciłeś. Zamierzasz pozbyć się wszystkich najeźdźców sam? W pojedynkę raczej nikt nie byłby w stanie tego dokonać. Jeśli chcemy sobie z nimi poradzić, powinniśmy współpracować. Wszystkie frakcje muszą działać wspólnie. A co w przeciwnym razie? Wtedy nauczymy się jakoś żyć z tymi przybyszami. O ile w ogóle nam na to pozwolą. A na to póki co się nie zanosi. Uda ci się. Na pewno. Nie wiem, dlaczego Dex nie chce się poruszać w okolicy tego wodospadu. Jest to dosyć dziwne. I proszę bardzo, mamy kolejny teleport. Widzę, że aktualnie teleport za teleportem co odcinek. Jesteśmy koło amfiteatru. I mamy tutaj silne jakieś ziółko. Widzę, że Dex mi się zgubił. No dobrze, trudno się mówi. Co to jest? Nie mam pojęcia. Może wiecie co, wzlecimy sobie na jakiś wyższy punkt. Okej, tam coś jest. Okej, jesteśmy już praktycznie w sumie pod Xakorem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w poprzednim odcinku, ale zabrzmiało Xakor i mi się to bardzo nie podoba, że taka się nazwa zrobiła. Co to jest? To księżyc? Wygląda na ogromny. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że powinniśmy... O mój Boże, ale mi skrzypi fotel. Powinniśmy... Okej. Tego jeszcze nie mogę nosić. Widzę, że bronie jednoręczne. No niektóre wymagają budowy, niektóre siły. Co ja mogłabym założyć lepszego? Co najwyżej to, ale widzę, że mam to już założone tak naprawdę. Niczego więcej zbytnio nie mamy. Nauczycieli na razie nie znaleźliśmy żadnych. Punkty atrybutów wszystkie mamy wydane. Ekwipunek nam nie pomoże. Sprawdźmy w takim razie dziennik. I wiecie co, wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby wrócić do Kai na przykład. Czyli tutaj się udać. Nie wiem tylko, gdzie jest Dex. Poszukaje mi naprawdę, urwie mi głowę. Dobra, a chciałam tutaj przyjść właśnie ze względu na Kaję. Ona powinna tutaj gdzieś być. My już rozmawialiśmy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Sprawdźmy. Zdolność otwierania zamków rośnie wraz ze zdobywaniem kolejnych poziomów. Nie mam zręczności do tego. Twórca broni, gniazdo na kamienie, twórca granatów, tworzenie amunicji. Kieszonkowiec. No, na razie nie nauczę się nic z tych rzeczy. Ale możemy sprzedać troszeczkę syfu na pewno. Te łuki to sobie zostawię na przykład, bo mogą się przydać, ale mamy jakieś dzbanki, jakieś bezsensowne graty, więc pozbądźmy się tego. To możemy sprzedać, to też. Mikroskop może zostawimy. Pieniądze ze Starego Świata może też. Chociaż... Dobra, to sprzedajemy. Zegarek. Holoprojektor. Dobra, sprzedaję te mikroskopy i te pieniądze. To są naprawdę takie śmieci, że wydaje mi się, że wszystko jest do sprzedania. Jakieś stare lampy. Zawsze sprzedawaliśmy taki syf, więc raczej nie ma sensu tego trzymać. O średnią torbę eliksiru to bym wolała jednak nie sprzedawać chyba.
Jeżeli mogę ją otworzyć, to oczywiście nie będę jej chciała sprzedawać. Kości i zęby może zostawimy. Pancerze hitynowe też, pióra też, szpony też. Górnictwo dla opornych, już to przeczytaliśmy. I notatkę o Kowalska, o tych Kowalskich, tych też możemy już sprzedać. Tutaj zostawiamy rzeczy, receptury, mamy kamienie. Dobra. To co? Wyjdziemy sobie tutaj, zaakceptujemy wymianę. Okej, mamy już na pewno więcej kryształków. To jest jakiś plus. Jesteśmy pod Wszechsercem. Teraz chciałabym się dostać do Kai, ale nie do końca pamiętam, gdzie ona była. Ona tutaj przy tej wieży była? Jak to było z tą Kają? I zapomniałam, szczerze mówiąc. Tu jeszcze jakiś tropiciel został. Uważaj na się. Dobra, ty już mi niczego kompletnie nie powiesz. A Kaja nie była gdzieś tu dalej, no właśnie. Ona była przy tamtej wieży na górze. Gorzej, że ja Dexa zostawiłam w cholerę. On został tutaj. Przy tych wodospadach. Dobra, pobiegnę na razie bez Dexa do Kai. Chcę zobaczyć, czy ona coś powie na ten temat, że sprowadziliśmy Dexa w okolice... Wiecie czego? Coś mnie atakuje. To ten dziób taki. W sumie ja wyszłam sobie wtedy do tego miejsca tak od dupy strony, a można było łatwiej tu wejść chyba. Tutaj żadnego teleportu z tego, co mi się wydaje, nie ma. Ale możemy wejść na górę chyba tędy. Właśnie, tędy można wejść. W sumie szkoda, że tutaj nie ma teleportacji. By się w sumie przydała. No ale nie można mieć wszystkiego, nie może być teleportacja do każdego miejsca. Mamy Kaję. Dobrze dbałem o Dexa. To dobrze. Póki przebywa z tobą lub Asgarem, śpię spokojniej. Lojalność. Kaja lubi cię. Okej, czyli rozumiem, że jesteśmy z nią w takich faktycznie relacjach dziwnych z tego, co myślałam. Dobra, idziemy po Dexa, pod amfiteatr, bo chłop mi się zgubił. Muszę go sobie zaznaczyć na mapie. Ustawimy sobie znacznik tam. I zabierzemy go stąd. Dobra, chyba mi wystarczy. Wracam. W porządku. Do zobaczenia później. O, no pewnie. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak sądzisz, jak dobrze umiesz coś tworzyć? To znaczy, może wolisz niszczyć? Niszczę tylko wtedy, kiedy nie istnieje inne wyjście. Nie wiem, to raczej zależy od sytuacji. To dosyć dziwne pytanie. Niszczę tylko wtedy, kiedy nie istnieje inne wyjście, albo coś zagraża mojemu życiu. I tak właśnie powinno być. Oby się to nie zmieniło. To wszystko bardzo ciekawe. Nigdy dotąd nie miałem okazji poruszyć z tobą takich tematów. Tak czy siak, już się zmywam. Dzięki, że mnie ze sobą zabrałeś, tato. Ojej. Uważaj na się. Jak dorosnę, to chcę być... Okej, czyli... O czym to ja mówiłem? Uważaj na się. Jasna sprawa. A ty nie zapomnij nas czasem odwiedzić. No dobrze. Czyli zadanie z Dexem można powiedzieć, że jest wykonane. Sprawdźmy dalej. Przygotowania w bastionie. Tylko martwi Morkoni. To się musimy tym zająć. W którym to jest miejscu? Okej, tutaj. Czyli pomiędzy...
bastionem, a opuszczoną farmą. I tu jest nasz zleceniodawca, czyli Kaja. Dobra, to co? Myślę, że się tym zajmiemy. Nie wiem, jak bardzo jestem w stanie to robić, ale byłoby dobrze. Chciałabym spróbować sobie ustawić na szybki jakiś slot te mikstury. Właśnie, ustaw szybki dostęp. Może weźmiemy sobie te małe. Może niech będą pod dwójką. Tylko ja zapomniałam, jak to się wybiera. Okej, okay, mapę mamy pod tym. Tu jest ekwipunek, tu jest dziennik. Okej, okay, to też takie skróty przydatne. Tu się broń wyjmuje. Okej, tu latamy oczywiście za pomocą jetpacka. Okej, zrobiłam przez przypadek zrzut ekranu. Nie chciałam, ale dobra. Niech będzie. Nie do końca wiem, jak używać tych całych potek. No bo broń wyciągamy pod tym i jest dobrze. O, możemy robić kopniaka. Tak się odpychamy i latamy na jetpacku. Dobra. Okej, okay, nie chciałam tego przesyłać, ale miejmy nadzieję, że nic się nie stanie wielkiego. Nie wiem trochę, jak działa ten szybki, wiecie, interfejs. Tędy się przejdziemy, wydaje mi się, i będzie dobrze. Mamy jakieś badziewie. Młody. Kolco. Kolco, please. Ała, no kurwa, ała. Ale to jest... Dobra, udało się odskoczyć. Dawaj, chodź. No. Pięknie. No, to był już silniejszy przeciwnik. Nie ukrywam. Okej, widzę, że nie mam nic pod tym slotem. A tutaj. Okej, tak to działa, dobra. Czyli to mamy pod Y-kiem. W porządku. To tak, może jeszcze zrobimy szybki save i lecimy. Nie wiem, czy jest sens, żeby zbaczać gdzieś z drogi. Raczej nie ma takiego sensu. Chociaż moglibyśmy może coś znaleźć. Tu są jakieś stworzenia. A ja z tego, co widzę... Co ja znowu zrobiłam? Ach... Przeklęta infekcja. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Okej, mamy mapę. Ci na jesteś są tutaj. No, tutaj jesteście, okej. Rzuć broń. Zwania. Z tego, co widziałam, oni mają czachy. Nie mam na to czasu. Nie zbliżaj się bardziej, ciemniaku. Czego tu szukasz? Patrol Morkonu? Chyba nieźle wam się dzisiaj powiodło. To już kurwa nasza sprawa. Ej, nie trzymasz czasami z tymi berserkami z Wszechserca na zachodzie? Bo jeśli tak, to lepiej zrozum, że te kanalie zaatakowały nas pierwsze. My się tylko broniliśmy. Rawak mi świadkiem. No. Stracili parę osób, ale co z tego? Trzeba było z nami nie zaczynać. Wypadki chodzą po ludzie, nie? Tylko spokojnie. Nie zależy mi na kłopotach. Najpierw się rzucasz, a teraz podkulasz ogon? Niezły z ciebie, Tadeusz, pizdeusz. Na twoim miejscu bym zawrócił i stąd spierdalał. W podskokach! W przeciwnym razie czeka cię długa i nieprzyjemna lekcja bólu.
Tu są wszędzie tropiciele. Dragan. No, sami widzieliście, że oni mają czaszki. Także raczej bicie się z nimi to nie jest dobry pomysł z jednej strony. A z drugiej, no co możemy zrobić? Sprawdźmy jeszcze raz dziennik w takim razie. Zapiski bym sobie zamknęła. Okej, tu są jakieś cholerstwa. Może spróbujemy się pobić? No. Młody krzykacz. Wydaje mi się, że mają inny model. O, jakie to jest biedactwo. Słabe. Tu był jeszcze drugi gdzieś. Chodź. Chodź. Dobra. Dostałam trochę, ale udało mi się silny wyprowadzić. Dobra. Tu może coś być. Niczego kompletnie. Myśliwe. Zabito 20 potworów. Okej, to fajna informacja. W porządku. Tam coś jest. Wygląda jak jakieś miasto. No dobra. Sprawdźmy sobie jeszcze ten dziennik. Wspólne dążenia. Stałem się słaby, muszę ponownie odnaleźć siebie i swojego ducha walki. Nic do stracenia, co to jest? Tylko martwi Morconi, przygotowania w bastionie, szósta siła, zakażenie. Dobra, mapę potrzebuję. Dobra, to wygląda, że tutaj jest coś większego. Jak dla mnie, no to raczej tereny kleryków. Tutaj są te konwertery. Jeden, tam jest drugi. Oddali. Tutaj jeszcze coś jest. Chyba berserkowie tutaj siedzą. Jeszcze też można do Ksakoru iść, ale to jest raczej bez sensu. No dobrze. To mogę sobie w ogóle już odznaczyć. Usuń znacznik, tak. To co? Tutaj jeszcze coś jest. Wiecie co, może się przejdziemy w te rejony. Wydaje się to wcale nie być głupi pomysł. O, bomby zwierzę. Okej, cześć. Te młode to raczej nie problem. Dobra, widzę, że też na minimapie mi pokazuje zwłoki, gdzie są. To co? Przebiegniemy się do tego miejsca. Kolejne jakieś badziewie. Okej. W porządku. Takie pytanie. Znaczy, jak ja sobie wejdę w zadania i zaznaczę sobie na przykład to. Tak, pokazuje mi wszystkie wtedy frakcje. To idealnie. Tu coś łazi. Myślę, że moglibyśmy sobie też wyekwipować łuk. Będzie chyba łatwiej namierzać przeciwników. Jeszcze nie mogę tego zrobić.
Aha, widzę, że nie mogę łuku nosić. No dobra. Kolejny bumblozwierz. No. Nie, trzeba przyznać, że walka jest na pewno poprawiona w stosunku do jedynki. Gruczoł kwasowy. No dobra. To co, przebiegniemy się szybko w tę stronę. Liczę też oczywiście na jakiś teleporter. Wydaje mi się, że tereny się zrobiły mniej niebezpieczne tutaj. Tak na 1000% idziemy w stronę kleryków, mi się wydaje. Chociaż wcześniej tutaj było pełno lawy w jedynce. Teraz już jej nie ma. Ale raczej nie mam co narzekać na to. Jest szakal. To nie jeden. Albo te kolcogary to są. Coś już mnie atakuje. Ale one raczej tutaj nie wejdą. O mój Boże, chciałam polecieć. O kuźwa. No, szakale mamy na poziomie, wiecie. Chowaj tę broń. Chociaż z tego co widzę, one nas jakoś bardzo długo nie gonią. Jest szczur. Chory szczuro ma skarbowaty. Dobra. No, wygląda na to, że my jesteśmy coraz bliżej miejsca, gdzie chciałabym się udać. O kurde, raptory tutaj są. Ja chyba powinnam się udać raczej na terytoria berserków niż tutaj kleryków. A może to są morkonie, a nie klerycy? Co to za poczwa... Gdzie ja kuźwa jestem? I co ja najlepszego robię ze sobą? Ojej. Może tędy? Dobra, zapiszemy się. Ej, no tutaj są mutanty. A my mamy nasz cel na dole. Jakim cudem? Dziwne. Mam wrażenie, że błądzę. Cholera. Gdzie my jesteśmy na tej mapie? Co to jest? Nie jest dobrze, powiem wam. Chyba powinnam się udać do innych miejsc. Irisia. Fenris. Tutaj powinniśmy się udać. Dobra. Nie kombinujmy lepiej. Chodźmy w stronę terenu berserków. I to jest chyba w tę stronę, prawda? Jakoś tak. Tutaj są jakieś ciekawe tereny całkiem.
Dobra. Okej, widzę, że muszę sobie odznaczać te znaczniki, co zaznaczyłam wcześniej. Chociaż... Tędy, no nie? Tak. Chociaż tutaj coś jest. Kusi, żeby zajrzeć. Okej, jakaś... Kufer, ale pusty. To niedobrze. Ja tutaj jakimś cudem nie biegłam gdzieś po okolicy? Czy my tutaj nie zaczynaliśmy przypadkiem naszej przygody? Wygląda to miejsce dosyć znajomo. Raczej nie. Dzięki, Jax. O nie, to są te paskudztwa. O Boże, kochany, jak tu iść? Musimy się udać w tamtą stronę. Tutaj coś jest. Paliwo. Ruda złota. Okej, pięknie. No, jetpack jest, trzeba przyznać, naprawdę przydatny. Pięknie. I teraz jakoś tędy. Niech będzie. Tutaj jest kolejne miejsce. Duża torba eliksitu. W ogóle ja tę torbę eliksitu to mogę otwierać? Czy jak to działa? Tak. Jak najbardziej. O mój Boże. Nie chciałam spadać, Jax. Ojej. Okej, okay, kierujemy się, mam nadzieję, w stronę berserków. Na to by wyglądało. O nie. Rogaty wilk. To chyba nie jest miejsce dla mnie. To mnie uderzyło, czy ja dostałam od upadku obrażenia? Ojejku. Czy to jest chyba Kroni U4? Ej, Kroni! Proszę nie iść tam samemu. Dowódco, analiza taktyczna wskazuje, że prawdopodobieństwo przeżycia po ataku na jeźdźcy było ekstremalnie niskie. Ach, ciebie też dobrze widzieć, koleżko. Czujniki nie wykrywały oznak życia dowódcy przez 2,9 dnia. Tak, wiem, mocno oberwałem. Potrzebne wytłumaczenie. Te bestie zaatakowały mnie. Na długo straciłem przytomność. Zalecana rekalibracja. Proszę udać się do bazy Albów w Ignadonie. Jestem cały, Kroni. To miłe z twojej strony. Obliczam stopień prawdopodobieństwa odbicia utraconych terenów. Dlaczego Albowie są w Ignadonie, jak Ignadon należał do kleryków? Chodź za mną. Może... Obserwujesz te okolice już od kilku dni. Czego się dowiedziałeś? Ostatnio przy Wszechsercu doszło do walk między berserkami i morkońskim oddziałem Wandalii. No to wiemy o tym. Tak. To już ustaliliśmy. Co jeszcze? Zauważono zwiadowców obcych najeźdźców. Tym zajmiemy się później. A dalej? Potrzeba więcej informacji o obcych najeźdźcach. Tu się zgadzamy. Chociaż domyślam się, kim oni są.
Wypatrujemy ich już od wielu lat. To muszą być świadomi. Wysoko rozwinięta rasa powiązana w jakiś sposób z pochodzeniem Eleksu. Jeśli czegoś z nimi nie zrobimy, czekają nas poważne kłopoty. Niestety nikt nie chce słuchać ostrzeżeń starego Jaxa. Wszyscy zbyt angażują się w swoje wojenki, by dostrzec prawdziwy problem. Nie, szkoda strzępić język. Wróg już przybył, a my nie jesteśmy gotowi. Zalecam odwrót taktyczny. Nie panikuj, mały. Mamy jeszcze czas. Na razie zastanówmy się, jak się stąd wydostać. Przyjąłem. Jak się trzymasz? Jesteś gotowy do pracy? Wszystkie systemy w pełni sprawne. To już coś. Tęskniłeś za mną? Prawdopodobieństwo przeżycia dowódcy wynosi 0,3%. W takim razie lepiej, bym miał cię blisko. Przed nami dużo roboty. Chcę, byś szpiegował najeźdźców i gromadził dla mnie dane. Jeśli znów się rozdzielimy, spotkajmy się w bastionie na północy. Przyjąłem. Okej, Kroni. To było dość. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Analiza systemu. Analiza w toku. Zoptymalizowano główny protokół. Znaleziono Kroni U4. Musimy uważać, póki nie dowiemy się, z czym się mierzymy. Skaner otoczenia namierzył liczne nowe zagrożenia. Najeźdźcy ruszyli pełną parą. Należy zachować czujność. Według analizy brakuje nam odpowiedniego uzbrojenia. Zaleca się odzyskać sprzęt ze składu. O tym możemy zapomnieć. To cholerstwo wylądowało prosto na mojej chacie i pogrzebało wszystko pod ziemią. Analiza alternatywnego rozwiązania. Trzeba zgromadzić nowy arsenał. Nie masz pojęcia, jak to zrobić, prawda? Kiedy ostatnio odwiedziłeś bazę Albów? Przeszedłeś inspekcję? Od przeglądu minęło 76 dni, 23 godziny i 25 sekund. Rozumiem, dawno nie wpadliśmy do Ignadonu, co? Nie znam się na robotach. Zawsze był ze mnie lepszy wojownik niż technik. Potwierdzam. Mamy jakąś retrospekcję odnośnie konwerterów. Ach, no tak. No, woleliśmy walczyć, rozwalać, a nie naprawiać. W każdym razie wypada zadbać, by ktoś z depozytorium rzucił okiem na twoje systemy. Przed nami trudne czasy. Nie wolno nam dopuścić do żadnych awarii. Zaplanuję przegląd w depozytorium w Ignadonie na najbliższy termin, dowódco. Dobrze. Dobra, mamy Kroniego. A my chyba biegniemy teraz przed siebie, no nie? Dobra, przed takim skokiem to ja wolę się jednak zapisać. O mój Boże. Właśnie jestem obok trolla. A tam w oddali jest cholera wie co. Dobra, te zioła to mogłabym zbierać. To nie jest najbezpieczniejsza okolica. Proszę o potwierdzenie oryginalnego planu działania.
To znaczy przygotowania Magalana przed nieuchronnym zagrożeniem ze strony świadomych? O mój Boże, no gdzie ja wlazłam? Nie podoba mi się to ani trochę. Tu są bombro zwierzę, to akurat git, ale... Mimo wszystko to nie jest dobrze. Biegniemy dalej przed siebie. Tam coś lata, jakieś gówno. O, teleport. Tak przy okazji. Południowe klify to są? Czemu tu jest tak zielono? To jest teren banitów. Raczej byłych banitów. Jak to jest możliwe w ogóle? Okej, chyba tam się muszę udać. A zrobiłam jedno wielkie kółko. Proszę o potwierdzenie, że świadomi i najeźdźcy to ten sam wróg. To muszą być oni. Cały czas jakiś łupieżca nas goni, to jest chore. Nie mam pewności. Oh my god! O mój Boże! Planeta Magalan. A mam ten teleport zaznaczony? Czy nie mam go? Oczywiście, że go nie mam. No to fajnie było. Fajnie się bawicie, nie? Też się fajnie bawię. Nie wiem, gdzie mam iść. Co mam ze sobą zrobić? Jak się tutaj gdziekolwiek dostać? Przynajmniej znaleźliśmy sobie Kroniego. O, tutaj by się przydało dostać. Ale którędy? Proszę o potwierdzenie oryginalnego planu działania. To znaczy przygotowania Magalana przed nieuchronnym zagrożeniem ze strony świadomych? Potwierdzam. Widzisz w ogóle, co się dzieje? Tam musimy się udać. Według mnie na to już za późno. Chyba zdążyli przystąpić do inwazji. Potwierdzam. Dzięki, Kroni, dobijaj mnie. Gryzak. Okej. Okay. Wow, ale ty plujesz czymś dziwnym. Co jest? Ej, no bez jaj. Tak nie miało być. Serio, na dwa strzały mam je taki gryzak? Według mnie na to już za późno. Ale on nie miał czachy. Chyba zdążyli przystąpić do inwazji. Potwierdzam. Dobra, no trzeba jakoś się tam dostać. Ja chyba za dużo wymagam od siebie, nie? Tu coś jest. Jak to wygląda? Okej, jesteśmy na dobrej drodze. Schowaj mi tę broń może, co? No dobra. Wysoka szansa zawalenia. Że co? Okej, tutaj coś jest. Tu się wydaje być w miarę bezpiecznie. Proszę o potwierdzenie, że świadomi i najeźdźcy to ten sam wróg. To muszą być oni. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie mam pewności. Zaraz będzie mi dzwonił budzik, informując mnie o tym, że czas na odcinek nam minął, ale... Dzień dobry. Kurwa mać! Ojej. Myślałam, że to jakiś gość, z którym można sobie pogadać. No raczej nie, na pewno nie.
To są ci, te follorny, które są przy trolach zawsze. Jezu, jeszcze budzik dzwoni w takim momencie. No, wyłącz się. Dobra, biegniemy przed siebie. Co to jest? To drzewo. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to drzewo. Zaleca się kompleksowy skan strategiczny. Dzięki, Kroni. Ale ja teraz potrzebuję się dostać gdzieś. Z czym się zmagamy? W gotowości. Zrozumiałem. Potrzebuję się dostać na górę. Ej, wydaje mi się, czy tutaj była kryjówka tych banitów. Okej, tam jest kolejny troll. Tędy może gdzieś wyjdziemy, nie? Oh yes, wygląda na to, że tak. Ojejku. Spróbujmy się dostać do jakiejś bezpiecznej strefy. Dzień dobry. Nie tędy droga, koleś. Idź do Gardara przy głównej bramie. Jak tam trafić? Idź na północny zachód. Wejścia nie przegapisz. A teraz zjeżdżaj. Czemu nie wejdę tędy? Nie rozumiem. Gdzieś wlazłam. Ojejku, dobra. A tędy nie wejdę? Misja ukończona na nic do stracenia. Wykryto gęsto zaludniony obszar. Dezaktywacja detektorów wrogów. No dobrze. Ta też pusta. Może ta? Nie, pudła. Dziwne. Co mi daje ta misja? Co to była za misja? Nic do stracenia. Hej ty! Co tutaj robisz? Nikomu nie wolno wchodzić do fortu bez pozwolenia Gardara! Spieprzaj stąd! Aha. Zaczekaj, a ty dokąd? Tu nie wolno tak po prostu wchodzić. Myślisz, że stoję tutaj dla sportu? Ale... Teraz ja mówię. Striker, czego oczekuję, kiedy do kogoś mówię? Dokładnie, stul pysk! No, gadaj szczerze. Czego tu szukasz? Rozglądam się za wejściem do fortu. No mówże! Słuchaj no, nie jesteś stąd, więc to dla ciebie koniec spacerku. I jeszcze jedno. Strażnicy dostali wyraźny rozkaz wydalania wszelkich intruzów poza teren fortu. Oszczędź sobie trudu wspinaczki po murach. Bo my się tu bardzo przykładamy do pracy. No nie, Striker? Ha, widzisz? Chłop nie da się podejść. Rozumiemy się? Tędy nie przejdziesz. Dobra, wynocha stąd. Misja wstęp do fortu. Znaczy jest tutaj i jest jakiś teleporter, jak dobrze. Moment, fort. Fort należał kiedyś do banitów, czy do Ignadonu? Czy do kleryków w sensie? Nie do końca wiem, o co tutaj chodzi. Pogubiłam się, powiem szczerze, w tej mapie. Musiałam sobie mapę z jedynki wziąć, odpalić i może bym cokolwiek wiedziała. Fort to byli banici. Na 1000%. Trochę ta mapa jest nieintuicyjna, jest za mała jak na mój gust. T-
To gdzie tutaj są berserkowie na przykład? Nie masz berserków? No tutaj mamy na pewno albów. A tutaj będą chyba klerycy. Albo kto? Albo Morkoni. Dobrze, moi drodzy, nie wiem. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. No, dotarliśmy dzisiaj do fortu. Raczej nie zrobimy tutaj za wiele, ale punkt teleportacyjny jest. Znaleźliśmy Kroniego. Kroni będzie na pewno fajnym towarzyszem. Także dziękuję wam bardzo serdecznie jeszcze raz za oglądanie. Do kolejnych materiałów. Trzymajcie się i cześć.